Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No w latach 60-tych, 70-tych komuniści, postępowi komuniści krzyczeli od nadpopulacji światowej, szczególnie w Indiach. No i teraz w Ameryce większość, no bardzo dużo firm inżynieryjnych, technicznych, biznesów i tak dalej jest opanowana przez, no kogo? Przez ludzi z Indii. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Populacja w Indiach, no to jest 1 400 000 000 ludzi, no i zaczyna spadać, także to dosyć szybko nie spadnie, ale jednak ilość kobiet rodzących dzieci, czy ilość dzieci rodzonych przez kobiety zaczyna się zmniejszać. No, normalnie, żeby stało wszystko na jednym poziomie, no to na każde 1000 kobiet musi być urodzonych 2100 dzieci. No bo powiedzmy jedna na 20 kobiet nie rodzi dzieci, no to musi być ponad dwójka. No mężczyźni jeszcze na razie nie rodzą dzieci. No chociaż lewacy mówią, że mężczyźni też mogą mieć, ale żarty na bok, no to statystycznie dla każdego normalnej liczby są 2100 dzieci na każde 1000 kobiet i wtedy nie zwiększa się. No w Indiach w latach tam 60-tych, 70-tych, no to każda kobieta rodziła 6-7 dzieci. No to było podobnie i w Europie. Te lata 40, 50, 60, no to ludzie jednak po tych 5 latach wojny odetchnęli jakoś, no to wtedy wszędzie się rodziły dzieci. W Ameryce nazywają to baby boomers. Także było dużo dzieci. Później była ta fala od 45 roku do 63 roku, no to tak mniej więcej tam 18 lat. Później za jakiś czas była tych dzieci z baby boomers była następna fala, także to się przechodziło. No ale dużo lewaków no to pisało tego książki typu eksplodująca bomba populacyjna. No i to było jedno wielkie straszenie. W Indiach niezależność zdobyła w 1947 roku. Kiedy to no tak się stało? No stało się to, Indie to były kolonia angielska. Tam później była kwestia rozdziału Indii na Indie, Pakistan i Bangladesz, to też tam wpłynęło. No ale po 1947 roku oni też byli, no można powiedzieć, pod jakąś taką okupacją angielską, tak jak Polska uzyskała niepodległość po 123 latach zaborów i rozbiorów przez Niemcy, Rosję i Austrię. Prusy, można powiedzieć, nie Niemcy w tym czasie, no to Anglia prowadziła Indię. No oczywiście oni mieli swoich tych współpracowników, kolaborantów i tak dalej, no ale to jednak Anglia. Anglia wprowadziła tam lokomotywy, wprowadziła kolej, wprowadziła ten przemysł, ściągała te najróżniejsze materiały i tak dalej. Do Anglii to była ta wymiana. No ale po II wojnie światowej ta niezależność ruszyła. No, przede wszystkim zaczęło się z tym, że no Niemcy i Japonia nie napadła na Indię, no ale Singapur został zajęty przez Japonię, Malezja, w Afryce też dużo było zmian. No i po 1947 roku dzieciaki się po prostu rodziły. Co tam się stało jeszcze? No stało się to tak jak wszędzie na świecie, że penicylina zaczęła być popularna, te wszystkie lekarstwa, te kontrola chorób. No Heine Medine, w sumie to jest ciekawe, że Heine Medina, no bo to dwóch lekarzy było, Heine i Medina, to w Polsce nazywali, po angielsku no to się nazywa polio.
No to też to w Indiach zlikwidowali chyba dopiero w 2015 roku ostatni przypadek. Tam dużo ludzi się z tym no, zachorowywało. W każdym bądź razie dużo się rodziło. No i wszyscy ci lewacy, uzdrowiciele świata krzyczeli właśnie o tej eksplozji bomby populacyjnej. Tyle tylko, że no tam było głodno. W latach 60, w 1966 roku Stany Zjednoczone wysłały 1/4 amerykańskiej produkcji żyta, zboża, no w ogóle zboża do Indii, tak żeby uniknąć tej masowego głodu. Jeden z panikarzy, no to był człowiek, który Paul Ehrlich w 68 roku on napisał. No i on miał, no w zasadzie nie miał, no on był, jest tak, była taka, jest teoria Tomasza Malthusa, który w zasadzie przewidywał, no to był, on żył w Anglii w latach 1860-tych, 70-tych i on przewidywał, że po prostu ludzi będzie geometrycznie, będzie coraz więcej, na jedzenia nie będzie coraz więcej, dlatego trzeba robić kontrolę tego wszystkiego. No okazuje się, że to jak zwykle te czarne widzenie się nie spełniło, no bo ludzie nauczyli się produkować więcej żyta, ryżu, szczególnie ryżu. Tak, także w samych Indiach w latach 1960, no to tam brakowało jedzenia, a w 2050 lat później, w 2010 latach, no to już zaczęli eksportować. Dużo w wielu krajach, no to tak jest niestety, że ludzie w miastach, ludzie zaczynają mieszkać w miastach, zaczynają być większe dochody, kobiety przestają być analfabetkami, zaczynają się uczyć, no zaczynają używać tabletek antykoncepcyjnych, no i urodziny po prostu spadają. Zamiast 2100 na 1000 kobiet, no to teraz jest około 1600, tak, także to jest dużo za mało. Tak jak wspominałem, w latach 60. średnio kobieta z Indii miała 6 dzieci, w 2005 no to miała średnio 3 dzieci. W miastach w Indiach no to jest 1600 dzieci na 1000 kobiet. Podobnie tak jak w Unii Europejskiej. Także 1600 na 1000, no to niestety populacja spada i to dramatycznie i to będzie po prostu zassanie tego wszystkiego. No i tak jak w Japonii, no to tam nie ma emigracji, no ale w Europie, no to co się stało, no to zaczynają przyjeżdżać przybysze z krajów, gdzie jest nadpopulacja. No, a gdzie jest nadpopulacja? No w tych poniżej Sahary, te wszystkie kraje afrykańskie, no to tam w ogóle się nie przejmowali tym, że będzie jakiś głód. No był głód, no ale ludzie mimo wszystko się rodzą. No i teraz w Paryż jest opanowany przez Afrykańczyków, no szczególnie te metro, no ale tam jest makabra. Po prostu biali Europejczycy sami się załatwili. Indira Gandhi, no to też ciekawa sytuacja. No to to jest rodzina Gandhiego, tego głównego premiera Indii. No ona przymusowo, ona chciała w latach 1970, no to w zasadzie ścigała ludzi z przymusową sterylizacją. No przez to, że ścigała ludzi z przymusową sterylizacją, no to tam były jeszcze wybory. Także w 1977 roku
wywalili ją na pysk. No i od tego czasu żaden rząd Indii nawet nie próbował sterylizacji. No w Chinach to było troszeczkę inaczej. W Chinach no, to kazali, to było polityka jednego dziecka, także na wsi, szczególnie na wsi, no to coś, co tam się działo, no to kobiety rodziły, tyle tylko, że jak rodziły dzieci, no to zaduszały te dzieciaki, zakopywały je gdzieś na polach, no i znowu rodziły. I dopóki się syn nie urodził, no to było to jedno dziecko, dlatego ta różnica pomiędzy, normalnie w każdym kraju, w każdym narodzie, no to ilość kobiet i mężczyzn, no to jest tak mniej więcej pół na pół, 48-52, no taka statystyka jest. No a w Chinach jest mniej więcej około 63 więcej niż połowa, dużo więcej. Także to wszystko wskazuje, że szczególnie na wsiach, no to kobiety mordowały te dziewczynki dużo. Dziewczynek chińskich wylądowało w Ameryce. W Ameryce importowali. Ludzie po prostu za ciężkie pieniądze kupowali, importowali te dzieci z Chin. No, tak samo agencje adopcyjne robiły to z Rosją. No, z Rosji też Amerykanie nas prowadzali sobie tych dzieci z sierocińców. No, biedne te dzieciaki, bardzo często z jakimiś problemami genetycznymi. No, ale to właśnie no, to są przykłady, kiedy państwo ingeruje. No, w Chinach, w Indiach, kiedy to państwo ingeruje. W Indiach, no to jest średni wiek w Indiach, no to jest 28 lat. Także to jest bardzo młodo. Także teraz na razie się nie przejmują tym, że zabraknie pieniędzy na emerytury, no bo teraz jest dużo więcej młodych pracujących, którzy nie muszą, ta pracująca grupa nie musi płacić na tych starszych. No, starszych nie ma tak dużo. Nie wiem, jaka tam jest średnia wieku, ale jeżeli średnia, znaczy nie wiem, średnia wieku w Indiach jest 28 lat, ale nie wiem, do jakiego wieku dożywają średnio Hindusi, czy ludzie z Indii. No, ja to lubię ich nazywać Indianami, no bo są Indianie z tymi kropkami na czole, no i Indianie z łukiem. To jest jedno zagadnienie, że ci młodzi nie muszą tak dużo pracować na emerytury tych starszych. No ale jest też druga strona, że jest wyjątkowo dobrze wykształcona grupa ludzi z Indii. No i oni bardzo często trafiają do Australii, do Europy, do Ameryki. No i jest bardzo duża grupa niewykształconych i tam ta rozpiętość dochodowa, to zaczyna być coraz większa. Także różnice finansowe to będą dużo większe niż na Manhattanie, ale w Chinach jest to samo. W Chinach około, chyba w Ameryce 20% ma 80% pieniędzy, a w Chinach chyba 10% ma 90% tego bogactwa. Tak? Także w Chinach teraz ilość milionerów i miliarderów, no to jest większa niż w Ameryce. No, trzeba wziąć pod uwagę, że populacja jest 3 razy większa niż w Ameryce, no ale tak to się dzieje. No i do tego jeszcze terytorialnie. No, w Indiach, no to są jednak te różne, no to nie są stany, prowincje, no nie wiem, czy jak to nazwać, no stany, prowincje, te rejony, także dzieciaki się rodzą na północy, a fabryki są jednak na południu. Te wszystkie bogatsze prowincje, stany, no to są wzdłuż wybrzeża na południu. No i tam dzieciaki się nie rodzą. Tam brakuje bardzo poważnie dzieci.
w tych, gdzie mieszkają Hindusi też na południu, no to też, dzieci zaczynają, się nie rodzą. Niektóre są na poziomie takim zerowym, także ani nie ubywa, ani się nie tracą. Tak, także są dwie strony Indii. Na górze, gdzie ludzie po prostu żyją normalnie i mają dzieci, i na dole, gdzie pracują. No do tego dochodzi właśnie, jak wspomniałem, te wykształcenie. No i to będzie duża różnica. Na południu jest tylko 4% analfabetów. Na północy jest 19% analfabetów. Tak, także też nie tak dużo. Ale do tego dochodzi parlament. Do tego dochodzi ten parlament, kongres. Tam ciekawe jest, że mieli spis narodowy w 1971 roku w Libanie. W Libanie też mają cały parlament, jest bazowany na spisie narodowym chyba z 80 roku. Przepraszam. Tak, że to są dziwaczne sytuacje. No w Indiach od w sumie 50 lat mają swój parlament w ten sposób, że w niektórych tych prowincjach Uttar Pradesh, no to jeden ten reprezentant reprezentuje 3 miliony ludzi, a na południu, gdzie są Tamile, no tam, to oni mają inny język. To też jest inna sprawa, że w Indiach, no to jest chyba z 8, z 10 najróżniejszych takich języków i oni tam za bardzo się ze sobą nie porozumiewają. No, jeżeli nie znają obydwu. Także jeden reprezentant, czy tam senator, reprezentant, no to reprezentuje 1 800 000 ludzi. Tak, także to jest też to wszystko się zmienia, także oni różnie jednak głosują. No i ta populacja tak się zmienia, że jeżeli by naprawdę zrobili ten parlament według tego, żeby było 545 miejsc parlamentarnych, no to południe straci 26 miejsc, a północ uzyska 45, tak, także no są różnice, to polityczne, ekonomiczne i tak dalej, i tak dalej. Indiom się udało uniknąć tego głodu. No wysłali wszystkich ludzi na świat. No też trzeba powiedzieć, że to te najbogatsze kasty w sumie wylądowały na całym świecie. No i co? No i Indie w zasadzie też zaczyna dotykać ten problem złego kierunku społecznego. Jednak ta walka z własnym społeczeństwem, z narodzinami, no to nie jest prawidłowe. No i kobiety z Indii nie chcą mieć dzieci, no i to nigdy do niczego nie doprowadza. No tam Afrykańczycy ich jeszcze nie wymienią, no ale tak jak Hindusi, ludzie z Indii wymieniają sporo ludzi w Ameryce czy w Europie, no to nie jest najlepsze. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Czy jest szaleczka do subskrypcji? Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, na jakimkolwiek kontynencie, głosujcie na normalnych. Nie dajcie się oszukać socjalistom, komunistom, lewakom. No oni zawsze kłamią. Zawsze kłamią, mają swoje jakieś utopijne, idiotyczne mrzonki. Ta nadpopulacja, no to też to była jedna wielka wpadka. Cała Europa się wyróżniła.
wyludnia, Polska się wyludnia. No Polska to się wyludnia przez 13 grudnia, wyludniła 13 grudnia 81 przez tą komunistyczną świnię Jaruzelskiego. No ale to wszystko się różnie zmienia. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, pomyślcie nad tym, dlaczego głosowaliście. Zdrowia dla normalnych.